Wiele spojrzeń rzucanych było w jego stronę. Z odległego Sambora znalazł się na froncie wojny, która dopiero wybuchała. Jesteś tu po to, żeby się bić? Wracaj! Władek! Władek! Dawaj! Niedaleko do tej ściany! Jezus Maria! Dawaj, Władek! Tylko sztandar do nas! Z naszego punktu! Chłopaki! Dzieli na? Potem, kiedy zobaczyli, jak zaczął palić się wrak czołgu, kiedy mogli już spodziewać się wszystkiego, kiedy byli przekonani, że z lasu, jeżeli ktoś wyjdzie, to w zupełnie innym mundurze. Mocy siły, chłopaki, nie wiem, czy damy radę, ale najważniejsze, że mamy się. Kiedy podnieśli się, widać było obce mundury. Boże, uwaga! Jeszcze trzy. Kiedy widzieli, jak podniósł się w pododdziale, potem kilka sztychów ziemią, zwykły worek, który znalazł się obok i te spojrzenia, które padały w jego stronę. Chłopaki, obserwujcie, panie poruczniku, ostatnie sztuki amunicji, ostatni oficer. Nie wygrażę, bombarduje nas, chłopaki! Boże, nie lepiej! Trzymajcie się, musimy... Zbyt mocny ostrzał! Idę, Jezus! I tak jak mówił na ćwiczeniach starszy sierżant, gdzie są posiłki? Że masz głowy nisko, dupy przy ziemi! Nie miej szans! Zachowujemy się! Chłopaki, jeszcze Polska do dziwona! września na wysokości lasu porucznik Stanisław Bezdroń swoim ostatnim rozkazem rozwiązywał resztki 6. pułku strzelnego oddziału 22. Dywizji Piechoty Górskiej. W chwili, kiedy wycofywali się w lukę, która znajdowała się w Lizjerze prowadzącej koło Puszczy Solskiej, coś się kończyło. Coś się zaczynało. Tamten wrzesień i ten zwykły otwór w ziemi, w którym znajdował się sztandar. I... tamtej jesieni, tamte komendy, tamtej... Kiedy przyszedł... Przed nami stanowiska wroga. Pamiętajcie, że ustaliliśmy na odprawie. Chłopaki, widzicie ich tam? Chłopaki, do ataku! Same na niej! Do ataku! Nie było im nic bliżej. W momencie, kiedy wszedł pierwszy strzał, kiedy trąbał Polskę, byle bliżej do skrzyżowania. Zajmij pozycję! Dawać! Do przodu! Ale jadę do przodu, jadę! Do przodu nigdy! Cofał się pierwszy, piąty, jedenasty. Ciągnęli rannego, który krzycząc wołał o Polskę do nieba. Ale to miejsce, które mieli opanować... Lewa flanka czysta! Panie poruczniku, lewa flanka czysta! A i Iwoniczem. Dobra. Zapanowały inne zwyczaje. Ludzie patrzyli, nie mogąc uwierzyć. Nasi przyszli. Nasi. I kiedy las ożył, przestając być... Zajmujesz dowodzenie. Tak jest. Chłopcy, nie strzelać. Poruszka.
mają porwiny. Informacje z frontu. Kiedy zobaczył, że do jego kwatery wchodził żołnierz, znany mu... Poliaki, polskie partyzany! Co? To my! Wy ruskie! Ruskie bracia wasze! Chodźcie! Wolność przyszła! Że nic się nie zmieni. Ale ten dzień dopiero się zaczął. Spoglądając sobie w oczy, mówili, z pomocą przyszli wstąpić. Była tam na naszą. Wybicie bibę! Ale dobra gorzałka ta wasza ruska! Taratorki po waszym odprykazu prybył. A zatem kiedy spojrzał jeden na drugiego... To paliakie zrobisz. To zwierz! Co tu się dzieje? I kiedy zaczął pytać sam siebie... Ruszę! Broń, Różio! Różio, broń! Kiedy nagle każdy z nich ściągnął broń i wymierzył w ich plecy... Raz jednym w plec! Za co? Dajcie oróże! Pożegnie! Nowe prawa! Zabraca różbę! Zabraca różbę! Przecież nas będziemy! Co wy działajecie? Zdać się! Razem z tego lata, w 1944 roku, do Toki, kiedy Smiersz przejmowała dowodzenie, kiedy rozbrajanie oddziałów Armii Krajowej było na pieszczeli, co z nami będzie? Bracia jesteście! 14 Pułk Piechoty Armii Krajowej. Tak rodziło się... Zostało go po razenty. Panie poruczniku, co teraz będzie? Kiedy ma się pod swoimi rozkazami ponad 600 żołnierzy, kiedy się ich prowadzi na normalny front, tam to dla wielu z nich ostatnia wiosna. 16 kwietnia 1945 roku, będąc na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, usłyszeli, że zwykła rzeka, Schwarzer Schiff, kilka umocnionych pozycji i to wszystko, co widział przez Gordyka. Rękoczniku, co będzie? Co ma być? Przez rzekę... To się coraz wyżej. Dzień wchodził w decydującą... Gitylian, dwa Italianów, zdaję ci brigaz. Zdaję. Boksbierg, nóż na wziad. Od 5 dni zacięte walki, od 5 dni wymiana ognia. Chwila ciszy, jaka zapanowała pod Boksbergiem, szli ławą. Nie chcę zwykle samochodem jechać, bo wszędzie przecięła pierś oficera, kiedy lejtynant wjechał do zakładu bez życia. Gdy ci karze podnosili się, zaczęli uciekać do tyłu, kiedy nie było już komendy. Nie widać było wyraźnie, że na parcie zaległo, kiedy przeciwnik wyszedł do kondycji. Boksberg dla wielu z nich był ostatnim punktem tej zwykłej życiowej drodze. Pierwsze uderzenie na bóstwo. Odparty. Linie okopów. I dwa bąki, które emocjone żygały ogniem wyjątkowo celnie. Ilość ciał na przedpolu była coraz większa. A dzień dopiero się rozpalał. Ma pan zająć Boksberg. Widziałem, jak Rosjanie się poparą. Ma pan zająć Boksberg. To jest rozkaz. Tak jest. Tego dnia
dowodzony przechodni. Widząc, jak wycofywała się rosyjska piechota, po raz pierwszy patrzył śmierci w oczy. Wielu z nich po raz ostatni. Jeżeli padnie Boksberg, droga do Mielski jest otwarta. Prosta droga do Budziszyna. Jeżeli padną te dwa punkty, jeżeli druga dnia Wojska Polskiego, pijackie dowodzenie, jeden z Pawła Świerczewskiego. Sowiecki odbiór oficerów i w gronie tychżeż panie kapitanie. Panie kapitanie, co teraz będzie? A potem, kiedy odpowiadał na tych, którzy pytali, za 5 minut idziemy na zamknięcie. Za 5 minut. I kiedy zmieniał się batalion, a na przedpolu ogień artylerii był coraz cięższy. Kiedy przeciwnik, ponosząc straty, wracał na wyjściowe pozycje, Lewandowski patrzył na niego i mówił: panie kapitanie, jak to razem go będziemy odkopywać? Odpowiedział. Był 20 tamtej wieży, kiedy ruszali na boku. I szło do uderzenia nieostrzelnych wojsk, przebył powodzony, płacąc krwią. Właściwe decyzje. Otwarty teren. Co rani? I słyszeli tylko... A sanitariuszka, biegając od rannego do rannego, mówiła: spokojnie, 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 wrócę. Panie kapitanie, panie MG-42, na chwilę zamilkły. Zrobiło się cicho. Przez chwilę. Cały batalion w rozsypce poszedł do tyłu. Jeszcze myśleli, że zginął! Myli! Bądźcie pomóżnym! Staszek leży! Staszek! Staszek! Seria pocisków zabrała życie żołnierza polskiego. Zmieszani z sowieckimi oddziałami szli do przodu. Gorzka mówił wyraźnie. Zająć bok! Żadne braki człowieczeństwa. Nie było czasu na litość. Kiedy Kolba i Sapet. Thank you.
zdjęcie. Ostatnie 100 metrów. Ostatnie uderzenie. A potem, kiedy podniósł ręce, ten ostatni pokopie. Była szansa litość. Bo litość prosili. Nie nic. Zobacz, co dostałem. Mój przyjaciel. Strzelał. Straszny. Ludzie straszni. Tyle żeśmy walczyli. 6 lat. 6 lat, Stasiu. Pamięta pan, kapitanie, jeszcze razem go będziemy wygotywać. I kiedy łukał Mylan, i kiedy jeńców prowadzili obok, i kiedy w oczach miał dzikość, i kiedy gdzieś w środku łukał, to pamięta go chowaliśmy. Duży standard! Polska żyje! Tamten standard jest nasz, bo po to tu jesteście, odpowiadał. Tamtej wiosny, kiedy Łużyce polską krwią płynęły. Doszliśmy! Doszliśmy! Jezus Maria Chrystusie! Staszek, pokonaliśmy! Dalszy samochód! Jest auto! Jezus Maria! Mówi się o niej wyklęta armia. Zapomniana druga armia Wojska Polskiego. Ci, którzy idą na Berlin, krwawili pod Budziszynem. Już nic nie można zrobić. O nich do dziś śpiewa się pieśni. W innym wymiarze niż tylko nowa historia. Dowódca zginął. Dowódca zginął. Just do it.